Witajcie serdecznie. Dzisiaj będę pokazywała Wam, jak zrobić fajny makijaż ślubny. Moją modelką jest Iza. Iza ma bardzo delikatną urodę i na co dzień nie maluje się. Dlatego moją propozycją na makijaż ślubny będzie to makijaż bardzo delikatny, delikatnie podkreślający oczy w naturalnych kolorach. Żeby oszczędzić czasu, wcześniej położyłam bazowe kosmetyki dla Izy. Na samym początku, żeby makijaż trzymał się całą noc, trzeba lekko nawilżyć całą cerę. Oczywiście dobieramy krem do naszej skóry. Następnie na buzię powinna być nałożona baza i też oczywiście odpowiednia. Jeżeli mamy skórę bardzo tłustą albo mieszaną, na pewno powinniśmy wybrać bazę lekko matującą. A jeżeli jest cera sucha, delikatna, ta baza powinna być nawilżająca. Dlatego właśnie Izie nałożyłam delikatną bazę. Następnie na całą buzię został nałożony podkład. Pamiętajmy, że na ślub ten podkład musi być kryjący, ale też musi być bardziej delikatny, tak żeby nie robił efektu maski. Więc proponuję lepiej użyć podkładu delikatniejszego, a na te drobne niedoskonałości punktowo nałożyć korektor lub kamuflaż. Dlatego właśnie na pojedyncze krostki u Izy nałożyłam korektor, podkład, a następnie całą twarz przypudrowałam delikatnie pudrem matującym. Jeszcze na koniec zostawiłam miejsca tutaj pod oczami i teraz do tego użyję korektor. Pamiętajmy, żeby ten korektor był też lekkiej konsystencji, żeby nie za bardzo obciążał naszej powieki, ale też musi być dobrany, jeżeli chodzi o kolorystykę i nie może być zbyt ciemny. Raczej ten korektor pod oczy powinien być jaśniejszy. Pod oczy użyję teraz korektora, takiego rozświetlacza. Do góry. I nakładamy go punktowo. Najbardziej skupiamy się na kąciku wewnętrznym. I później lekko klepujemy go, żeby jak najlepiej ukrył nam tą ciemniejszą część. Im zbliżamy się do kącika zewnętrznego, tego korektoru powinno być jak najmniej. I aż pod same rzęski. Następnie będziemy leciutko przypudrowywać do góry tą powiekę dolną. Pamiętajmy, żeby użyć do tego bardzo delikatnego pudru, żeby był jak najbardziej rozdrobniony, żeby po prostu też nie obciążać za mocno powieki. Dzięki rozjaśnieniu cieni pod oczami makijaż ślubny będzie wyglądał bardziej świeżo. Następnie zajmiemy się makijażem oczu. Żeby makijaż trzymał się nam całą noc i żeby cały czas wyglądał świeżo, na całą powiekę powinnyśmy nałożyć bazę. Zamknij. Bazę, która powoduje, że cienie trzymają się dużo dłużej. I baza, która też pięknie rozświetla oko. Która też przykrywa delikatnie jakieś niedoskonałości, jeżeli takie na powiece się znajdują. I też od samego kącika wewnętrznego aż pod łuk brwiowy i do kącika zewnętrznego. I teraz na całe oko, jako cień bazowy, nałożę taki beż, zamknij, z delikatnymi drobinkami. Jeżeli ktoś nie przepada za takimi świecącymi
cieniami, można użyć też cienia matowego, ale myślę, że na ślub to oko jednak powinno delikatnie się błyszczeć. Dzięki temu też bardziej wygląda świeżo i naturalnie. I też właśnie ten beż z drobinkami nakładamy pod sam łuk brwiowy. Dzięki tym drobinkom też nasze oko delikatnie się optycznie powiększa. Pamiętajmy też, że makijaż ślubny powinien być dobierany nie tylko do stroju panny młodej, do kwiatów i do dodatków, ale też powinien współgrać z jej urodą i z jej codziennym makijażem, bo jeżeli panna młoda na co dzień maluje się bardzo delikatnie i na ślub pomalujemy ją za mocno, na pewno nie będzie czuła się komfortowo i dobrze, lub na odwrót, bo jeżeli panna młoda na co dzień maluje się bardzo mocno, a na ślub zrobimy tak delikatny makijaż, jak ja dzisiaj pomaluję Izę, no to też na pewno nie będzie czuła się super. Dlatego dla Izy zaproponowałam taki delikatny makijaż, ale żeby coś zadziało się na oku, dołożę takiego delikatnego różu, zamknij, i nałożę go tylko na środku powieki. I jeszcze zamknij. Następnie w kąciku tym zewnętrznym dodam jeszcze troszeczkę ciemniejszego różu. Przy kąciku zewnętrznym dam takiego ciemniejszego różu, który jest no nawet troszeczkę między różem a fioletem. I tylko kącik zewnętrzny przy samych rzęsach. I żeby powiększyć oko, ten cień troszeczkę rozcieniuję poza rzęsy. Bardziej na kącik zewnętrzny. Jeszcze zamknij. Następnie, następnym etapem będzie taki ciemny beż, no prawie brąz. Zamknij. I też nałożymy go tylko w kąciku zewnętrznym, żeby nasze oko było bardziej podkreślone i zaznaczone. Żeby oko było bardziej zaznaczone, a białko oka wydawało się jeszcze bielsze i bardziej świeże, dodam troszeczkę takiego ciemnego grafitu zamiast kredki przy samych rzęsach. Zamknij. Pamiętajmy, że makijaż ślubny to połączenie tak naprawdę trzech makijaży, bo to jest tak naprawdę i makijaż dzienny połączony z makijażem wieczorowym, bo wiadomo, w dzień mamy najczęściej ślub, wieczorem jest impreza ślubna, a także większość osób ma fotografa, więc to musi być też makijaż fotograficzny. Jeżeli to oko będzie bardzo delikatnie zaznaczone, jeżeli to byłoby na przykład bez tego grafitu, na pewno na zdjęciach, nawet czasami wydawałoby się, że tego makijażu w ogóle nie ma. Dlatego oko warto troszeczkę zaznaczyć i podkreślić.
I przy tak dużym oku możemy tą kreseczkę zrobić aż do kącika wewnętrznego. Oczywiście w tym wewnętrznym kąciku już bardzo delikatnie. Jeszcze ten makijaż jest troszeczkę za delikatny, dlatego dodam w zewnętrznym kąciku takiego grafitu z drobinkami. Zamknij. I pamiętajmy, żeby ten ciemniejszy cień bardzo dokładnie rozmalować, rozcieniować. Górną powiekę mamy już gotową, a teraz zajmę się dolną powieką. I tutaj użyję takiego beżu połączonego z takim ciemniejszym brązem. I do góry popatrz. I przy samych rzęsach, już takim cieńszym pędzelkiem, malujemy taką kreseczkę. I na koniec lekko rozświetlimy kącik wewnętrzny. I malujemy cały kącik wewnętrzny. Na koniec zostały nam tylko do wytuszowania rzęsy. Pamiętajmy, że na ślub jednak powinny być tusze wodoodporne, dlatego że najczęściej są różne emocje, więc zabezpieczmy się, żeby ten makijaż nam nie spłynął. I popatrz na dół. Możesz mrugać. Pamiętajmy, że malując rzęsy, jeżeli malujemy kilka warstw, to nie czekajmy, aż ta pierwsza warstwa zaschnie, tylko malujmy od razu, póki jeszcze jest niezaschnięta. Dlatego, żeby ten tusz pierwszy nie kruszył się. Jeżeli ktoś ma bardzo jasne swoje rzęsy, to proponuję kilka dni przed ślubem zrobić sobie henne. Dzięki temu wszystkie włoski będą dokładnie pomalowane i tuszem tylko wzmocnimy ten efekt. Jeżeli gdzieś dotknęłyśmy powieki tuszem, to zamknij, to najlepiej poczekać chwilę, aż ten tusz dokładnie wyschnie i takim patyczkiem najlepiej będzie nam go usunąć. Otwórz. Dla pełnego efektu leciutko, ale naprawdę bardzo lekko przyciemnimy brwi. Tak, żeby całe oko nabrało wyrazu. Zostały nam tylko usta i wymodelowanie twarzy. Najpierw lekko wymodeluję buzię Izy.
trochę tutaj od skroni i lekko w dół, aż prawie do kącika usta. I tutaj też, aż do ust. Możemy troszkę bronzera nałożyć też na szyję i na dekolt. Oczywiście to jest uzależnione od tego, jaka jest suknia. Bo jeżeli jest mocno zakryta, no to wiadomo, że nie damy rady i nie ma sensu przyciemniania jej. Na sam koniec nałożymy na szczyt kości policzkowej troszkę różu, który pięknie wydobędzie urodę naszej panny młodej. No i zostały nam usta. Na usta na razie nałożę balsam. Taki balsam nawilżający. Żeby te wszystkie skórki nam się zmiękczyły. I żeby jak najdłużej nasze usta trzymały na sobie pomadkę i błyszczyk. Następnie leciutko wycieramy takim patyczkiem najlepiej do ust cały ten balsam. I jakieś resztki, które gdzieś tutaj zostały z podkładu i z pudru. Żeby makijaż ust trzymał się jak najdłużej, najlepiej na samym początku usta podkreślić konturówką. Następnie na usta nałożymy delikatną pomadkę i dopiero na pomadkę nałożymy błyszczyk. Dzięki temu ten makijaż ust będzie się trzymał dłużej niż jakbyśmy położyli sam błyszczyk. Teraz nakładamy na usta pomadkę. Połączę sobie dwa kolory. Pamiętajmy, że te usta na ślub powinny być też lekko zaznaczone. Jeżeli zrobimy kolor na ustach taki beżowy, no to na pewno nie będzie to wyglądało ładnie i korzystnie na zdjęciach, dlatego że będzie wydawało się, że, że są oczy, prawda, a te usta są w takim samym kolorze jak twarz i tych ust nie będzie w ogóle widać. Dlatego lepiej podkreślić je nawet takim delikatnym różem. Następnie nakładamy na to troszkę błyszczyku. Ja nałożę tutaj Izie taki błyszczyk z dużą ilością drobinek. I tak właśnie skończyłam makijaż. Tak naprawdę ten makijaż będzie nadawał się i do sukni białej, i do sukni ecru, ponieważ jest neutralny. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.